Słuchajcie, nawet się zrobiło dość ciepło. Witam was bardzo serdecznie. Poniedziałek rano, 7. Zrobimy loty pod słońce. Hotel MFO. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy go mam u siebie. A przynajmniej w tej sesji. I co mogę powiedzieć, bardzo przyjemnie mnie zaskoczył. Trafił do mnie zupełnie przez przypadek, jeżeli chodzi o test. Bardzo fajna sprawa i się bardzo cieszę i chciałem podziękować przede wszystkim panu Adamowi z Kancelarii Prawnej 24 z Katowic. Naprawdę fajnie, że pożyczył mi tego drona i pożyczył mi go zanim w ogóle zaczął go eksploatować. Także jestem tutaj testerem beta na pewno w Polsce. Zrobiłem nim około 12 sesji, tak, bo miałem go 4 dni i jestem mega z niego zadowolony. To co pokazał Otel, jeżeli chodzi o porównanie z DJI, jest dużo rzeczy na plus i dużo rzeczy ciekawych i widać, że ta firma też idzie w taki sposób bardzo innowacyjny. Wszystko gotowe? W Otelu zmieniło się trochę. Ja do nich pisałem jakieś 3 lata temu z prośbą, żeby pożyczyli mi jedynkę na 2 tygodnie, ale nie pożyczyli mi jedynki, bo wtedy zupełnie się na mnie wypieli. I mam wrażenie, że Otel przespał te 2 lata, słuchajcie, rozwoju, bo w tym czasie chłopcy z Chin, chłopcy z podstaku DJI zrobili naprawdę krok milowy. To, co oni zrobili, to był tak zwany quantum, tak? Natomiast Otel próbuje teraz wchodzić. Mamy 2020 rok i dużo rzeczy jest naprawdę niezłych w tym modelu, powiem wam. Przede wszystkim jakość wideo, jakość foto jest naprawdę mega i też jeżeli chodzi o parametry lotu, uważam, że są w porządku. Nie jest to może dron idealny, bo mu trochę brakuje do ideału, ale jest zrobione naprawdę dużo pod kątem eksploatacji. Można powiedzieć, że to jest na pewno czołowy model w tej chwili na świecie, jeżeli chodzi o ten segment high konsumencki, wysoki segment konsumencki, a wstępny segment enterprise, bo ten dron, on jest właściwie na pograniczu tych dwóch segmentów. Nie można jeszcze powiedzieć o nim, że jest w pełni enterprise, bo mu brakuje trochę. Natomiast też, jeżeli chodzi o rozwiązania konsumenckie, jest na pewno drogi, w sensie takim, że ta oferta jest dla specyficznego klienta. To, co można o nim powiedzieć, jeżeli chodzi o eksploatację, zacznijmy od eksploatacji, bo o sprawach organizacyjnych możemy powiedzieć trochę później. Bardzo dobra kamera, fantastycznej jakości kamera, jeżeli chodzi o zakres dynamiczny, mamy 10-bitowy kolor, mamy rozdzielczość, tutaj jest reklamowana 6K, można powiedzieć, że to jest 6K. DJI nie używa tej nomenklatury 6K, to był tak zwany chwyt reklamowy. Mamy tutaj na pewno bardzo długi czas lotu, na pewno nie 40 minut, ale powiedzmy 30-35 w tym zakresie. Bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o moc silników. Duże śmigła, jak widać, śmigła o rozpiętości około 22-23 cm. I to jest na wielki plus. W powietrzu sprawuje się dość dobrze, on nie jest szybki. W tym podstawowym trybie on rozwija prędkość 36 km na godzinę, w trybie pseudosportowym, tak, około 54 km na godzinę. To były te parametry, które ja nim rozwijałem. Świetne jest to, że ma z każdej strony czujniki, jak popatrzycie. Ma czujniki z boku, i z góry, i z tyłu, i z przodu, i z dołu, czyli ma 360, jeżeli chodzi o czujniki. I on ogarnia to dość dobrze, nawet jest, mógłbym powiedzieć, nadwrażliwy. Dobrze radzi sobie z wiatrem, więc tutaj pod kątem samej funkcjonalności uważam, że jest ok. Jest oczywiście trochę ceglasty, bo jak popatrzycie na niego, waży ponad kilogram, około 1100 gramów, więc to jest dron duży. I jest to dron, który jest też ciężki. Więc razem z walizką, on się nie nadaje do wycieczek. O tym trzeba powiedzieć. To jest dron, którego wyciągamy z auta, z bagażnika i w tym momencie zaczynamy nim latać od razu. Natomiast Mavic Air 2, którego mamy w tej chwili za około 5, spisuje się świetnie, można go zabierać wszędzie, tak? Natomiast tutaj już trzeba przewidzieć to, że mamy pewne ograniczenia, a mianowicie masę, gabaryty i też rozmiary tej walizki, którą miałem akurat tutaj w komplecie. Dużą zaletą na pewno są te akumulatory. Pojemność 7100 mAh, to jest mega wartość, jeżeli chodzi o czas lotu i dużo można na nim polatać. On operuje tutaj na trzycelowych ogniwach, pakietach. Jest trochę inaczej niż w rozwiązaniu DJI. Powiedziałbym bardziej, że to jest rozwiązanie bliskie temu, które mieliśmy w Fantomie. Te otwory wentylacyjne i te takie prześwity, które zastosowano również w rozwiązaniach Fantoma. W komplecie za 9000 otrzymujemy również ładowarkę z pojedynczą możliwością
możliwością ładowania, czyli nie mamy tutaj huba. I co jest też ciekawe, że nie mamy tego kabelka w komplecie, mamy tylko przejściówki micro USB i na USB typu C, natomiast nie mamy przejściówki Lightning na iPhone'a. I o ile tutaj wszystko gra, faktycznie tu jest super pod tym kątem, to tu jest jakaś masakra. Po pierwsze, zobaczcie, wziąłem tablet dzisiaj, żeby mieć lepszy widok, żeby sobie fajnie skadrować. I to jest pierwsze podłączenie tego tabletu. No i widzimy, co się dzieje. Tak wygląda ekran tabletu. 9000 zł wydane i można tylko zamocować telefon komórkowy. Jeżeli chodzi o anteny, tak sobie to wygląda. Chyba łatwiej jest anteny w ten sposób wysuwać. Sam kontroler, niestety, jest to wersja z jedynki. I to jest jedna ze słabszych cech, mianowicie nie wiadomo, w jaki sposób ten kontroler też rozebrać, żeby na przykład wymienić gniazdo micro USB, które pewnie po pół roku intensywnej eksploatacji będzie do wymiany faktycznie. Przy częstej eksploatacji ono niestety się wyrabia i teraz jak to wymienić, jak dostać się do kontrolera, kto będzie to serwisował, jak wygląda zaplecze, tego nie wiemy. Sam kontroler, drążki, gimbal, te przyciski, one wymagają jeszcze dopracowania. Widać, że Otel skupił się głównie na dronie, natomiast zapomniał o tym, że w rękach zostaje nam kontroler. Użytkowanie tabletu, tragedia. Aplikacja, jej funkcjonalność w porządku, poprawna. Może nie jest idealna, ale jest dość poprawna. Ja bym powiedział, że jest taka na 3 plus 4. Wielu osobom podoba się ten dostęp szybki do ustawień, natomiast nie podoba mi się zmiana trybu na sportowy, bo to faktycznie jest porażkowe, że trzeba wejść do głównego menu, wejść do menu funkcji i tam dopiero zmienić tryb. Nie mamy takiego prostego przełącznika. I tutaj też, co jest ciekawe, że my nie widzimy na ekranie głównym, jaki jest status, czyli czy my latamy w trybie sportowym. Widzimy, że jest manual flight, tak? Ale popatrzmy tutaj znowu na ustawienia i tu dopiero widać standard albo ludicrous. Natomiast ten kontroler ma fajną jedną rzecz, a mianowicie ma wyświetlacz. I ten wyświetlacz możemy też zaadaptować na podgląd obrazu. Aczkolwiek on jest taki pomocniczy, są wszystkie parametry, jest cała telemetria. Aczkolwiek rozdzielczość jego jest po prostu słaba, nie nadaje się do kadrowania. Więc my sobie teraz spokojnie wrócimy. To, co jest cenne w Otelu, że nie szachuje nas w postaci NFZ-ów, czyli No Flying Zones, tylko faktycznie możemy latać tam, gdzie chcemy, jeżeli zakładając, że jesteśmy odpowiedzialni, że wiemy, o co chodzi, jeżeli chodzi o prawo lotnicze, bezpieczeństwo. Tutaj nie mamy takich numerów, jakie wycina nam DJI, że jest na przykład nieczynne, są koszary w mieście, jednostka wojskowa czy areszt śledczy i w promieniu aresztu 500 metrów wszystko jest niestety nieaktywne. Tutaj jest tak, że faktycznie Otel pozwala nam na loty tam, gdzie chcemy. Zakłada, że jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, jeżeli wydaliśmy już 9000 zł, to nie jest zabawka. I myślę, że DJI też w tych modelach bardziej zaawansowanych nie powinno narzucać NFZ-ów. Z tego względu, że kupują je ludzie, którzy nie są przypadkowymi ludźmi, tylko którzy wiedzą, o co chodzi, jeżeli chodzi o obsługę i o przepisy. Tak? Sama funkcjonalność kontrolera jest bardzo prosta. Włączenie, start automatyczny, stop automatyczny, następnie mamy tutaj przerwę procesów i powrót do domu. Podłączenie, jak mówiłem, jest jedno złącze główne plus micro USB. Anteny na zewnątrz, wentylacja, która hałasuje dość poważnie. Jak widzieliście ten mój film, gdzie omawiałem same ustawienia, tam wentylator bardzo mocno hałasował. Ja parę filmów oglądałem z Otela i tak faktycznie jest. Na plus, że jeżeli już użytkujemy telefon, a nie tablet, tak jak mówię, jest on nad kontrolerem i takie rozwiązanie też by się przydało w kontrolerach Mavików, oprócz oczywiście ostatniego Mavica R2. Patrząc na kasę i patrząc na to, co się w Polsce dzieje, niekoniecznie w Stanach, patrząc na kasę, dużo kosztuje ten dron, trochę za dużo, co najmniej o 1000, może 1500 zł. Natomiast słuchajcie, to, co jest znaczące, to fakt, że dystrybutorem w Polsce też nie jest firma, która zajmuje się dronami. Nie ma tradycji dronowych, jest to firma, która zajmuje się handlem i trzeba to powiedzieć jasno, rozwiązania komputerowe, AGD, ale też bielizna, którą w bezpośrednim sąsiedztwie na stronie możemy znaleźć, tak? Czyli dron plus w pakiecie majtki. Natomiast Otel ma jeszcze
kilka takich cech ukrytych, jak się wkręcicie, to widać to. Fajną cechą są misje, które stanowią w ogóle odrębne menu czy moduł. Są to misje bezzałogowe i tam mamy waypoints, mamy rectangular, czyli po prostokącie misję prostą i też mamy polygon, która i te misje pozwalają nam też na mapowanie bezpośrednie. Ja testowałem, zrobiłem 4 misje, 4 mapy w drone deploy i wygląda to rewelacyjnie, jeżeli chodzi o takie semi-profesjonalne rozwiązania. Widać, że ten dron jest tak przewidywany trochę jak DJI Enterprise. Może trochę w innym kierunku idzie, bo pokrywa też takie konsumenckie potrzeby, ale pokrywa te podstawowe potrzeby, jeżeli chodzi o zarabianie. W tej chwili mamy 30:50, jeżeli chodzi o czas lotu. To są te ustawienia samej ekspozycji, ustawienia parametrów. To jest rewelacyjne, jest szybki dostęp do tego. To wygląda zdecydowanie lepiej niż DJI. Można szybciej się dostać. Natomiast beznadziejnie wygląda, jeżeli chodzi o dostęp do trybu sportowego, ludicrous, stąd i dopiero, nie? No i jasne, ciemne strony, jeżeli chodzi o nabycie tego drona w tej chwili. Wiadomo, że wchodzą nowe przepisy, będzie wymóg znaku C. Natomiast 2 lata jest to ten okres przejściowy. Po 2 latach będzie można latać tego typu dronami, ale z dala od ludzi, 150 metrów od osób lub dalej. Zobaczymy, co nam pokaże trójeczka. Bo ja bym jeszcze poczekał, słuchajcie, na premierę Mavica 3. Dopiero można by porozmawiać na ten temat, czy warto go kupić w tej chwili, czy nie. Ja uważam, że na ten czas, jeżeli chodzi o nowe drony, on jest naprawdę najlepszy, zdecydowanie, jeżeli chodzi o klatkarz, jakość kamery, zdecydowanie najlepszy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, wejdzie trójka pewnie na miesiącach najbliższych, 2-3 miesiące i to jest też to wydarzenie, no, które warto by wziąć pod uwagę. Ale swoją drogą, jakby połączyć cechy tych dwóch dronów, czyli Mavica 2 na dzisiaj i właśnie tego Otela Evo, to byłaby rewelacja. Dużo rozwiązań tutaj jeszcze, kurczę, muszą dopracować chłopaki, ale DJI też dopracowuje. Zobaczymy, jak będzie wyglądała trójeczka, bo też może być bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o Mavica 3. Także słuchajcie, podsumowując, mogę powiedzieć tak, no jest to subiektywna ocena. Jest to dron i świetny, i trochę do naszych realiów w tej chwili nieprzystający. Szczególnie jeżeli chodzi o zaplecze, serwis, to, że przespali 2 lata, to jest wielka szkoda. Tam się zmienił cały zarząd, ja o tym też mówiłem. Zmienili się ludzie odpowiedzialni za promocję, za sprzedaż tego sprzętu i za tworzenie, za rozwój. Otel już jest inną firmą na pewno dzisiaj, ale jeszcze w Polsce brakuje mu na pewno sporo do DJI i pomimo, że nie jestem jakoś stuprocentowym fanem DJI, bo to co robią czasami to zakrawa o pomstę do nieba, to uważam, że fajnie, że wszedł ten dron. Dwójka jest porównywalna, Mavic 2 Pro do niego. W pewnym zakresie jest lepszy Otel i to dużo. W niektórych ustępuje, tak jak funkcjonalność i sam kontroler. To, że nie mamy na przykład takiego rozwiązania jak smart controller tutaj. Ale mogę powiedzieć, że jest na pewno intrygujący. Jest to fajny model, który warto wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś zarabia i zarabia większe pieniądze na dronowaniu. Powinien mieć w swojej stajni też Evo 2 Pro, jak najbardziej. Uważam, że tak. Oczywiście tutaj trzeba zadbać o parę dodatkowych rzeczy, takich jak filtry. Filtry są dostępne z Freewella, między innymi do niego. Mocną stroną podobnież, bo nikt mi tego nie udostępnił do testów, są transmisje na żywo. Jest cały ten moduł. Ja niestety nie miałem okazji przetestowania. Firma do dzisiaj nie odezwała się do mnie. Pewnie są zajęci dystrybucją bielizny. Natomiast mogę powiedzieć tak, bardzo fajny model, świetny, warto sobie zobaczyć, warto pojechać na pokaz, pooglądać go i warto mieć go na uwadze, że taki model istnieje, bo może Wam być potrzebny w danej sytuacji czy przy danym zleceniu. Uważam, że jest naprawdę niezły. Te rezultaty, które osiągnąłem, bo w różnych porach latałem nim, robiłem sesje zarówno zdjęciowe, jak i filmowe, przy różnych warunkach, pod słońce, ze słońcem, głównie
stosowałem, starałem się dużo stosować tego profilu płaskiego i można wyciągnąć dużo detali. Zostawiam Was z tymi informacjami, które Wam przekazałem. Jestem ciekawy Waszych komentarzy i opinii pod filmem. Życzę, żeby tej firmie hotel, żeby miała porządnych ludzi, którzy niekoniecznie próbują się podczepić pod takie recenzje jak ta moja dzisiaj. Bo to trochę nieładnie wygląda, jak ktoś próbuje na siłę wcisnąć model, a nie da żadnej wartości, nic nie zrobi w tym kierunku wcześniej. Sama sprzedaż na pewno nie wystarczy. No i cóż, no, poczekamy na Mavica 3, będziemy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. No dobrze, to pytanie kolejne, czy on jest wart tej kasy? To zależy. Odpowiedź jak zwykle, to zależy. Jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy i zależy mu na tym, żeby mieć coś innego niż Mavic czy DJI, to faktycznie to jest najlepszy dron, jaki istnieje w tej chwili. Jeżeli wykonujemy zlecenia, jeżeli wykonujemy mapowanie, on się bardzo dobrze spisuje pod tym względem. Także on już sięga trochę dalej. Jest trochę inaczej tutaj. Natomiast szybko się przestawiłem. Co do funkcjonalności, możemy być troszeczkę słabiej niż w DJI, ale można się do tego przyzwyczaić i opanować to dość szybko. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał serwis, jak wygląda zaplecze, jak wygląda know-how tej firmy, ale o tym, tak jak powiedziałem, za parę miesięcy pewnie będziemy wiedzieli lepiej. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za uwagę. No i cóż, no, pod filmem macie dostęp do moich treści darmowych. Zapraszam Was na webinary, warsztaty online'owe i na wszelkie produkcje, programy też rozwojowe dla początkujących, które prowadzę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Słuchajcie, chciałem podziękować prywatnemu użytkownikowi, tak, panu Adamowi, za wypożyczenie tego drona. Do testów zwykle wykorzystuję drony wypożyczone przez widzów i bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i polecam też kancelarię pana Adama z Katowic, która zajmuje się m.in. odzyskiwaniem pieniędzy skradzionymi przez hakerów z kont bankowych.